Baczność! Ze mną! Marsz!
Zaistnienia, powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszynie to niezwykłe wydarzenie. Ta świątynia, mała kaplica nie pamięta zapewne tylu pocztów sztandarowych. To ważny wymiar naszej wspólnoty, że miejscowa straż, Ochotnicza Straż Pożarna w Głuszynie tworzy jedno z innymi jednostkami w regionie, w okolicy, że jeden drugiemu jest gotowy służyć, że jak wasza dewiza woła Bogu na chwałę, a ludziom na ratunek spieszycie. To niezwykłe, że dane mi jest celebrować i uczestniczyć w tej uroczystości. Bardzo serdecznie witam wszystkich zaproszonych gości wedle funkcji i godności. Wszystkie jednostki reprezentowane przez poczty sztandarowe. Wszystkich, którzy przybyli na tę uroczystość, by Panu Bogu dziękować najpierw, że dane jest nam uczestniczyć w wielkim wydarzeniu, że dane jest nam tworzyć kolejne lata tej historii, która miała początek cały wiek temu. To też zobowiązanie do każdego z nas, by na wzór tych, którzy dali świadectwo, bardzo poważnie potraktowali zaistnienie Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszynie, by dzisiaj każdy następny strażak, druh, druhna mogli pisać złotymi literami historię tej jednostki. Jeszcze raz wszystkich serdecznie witam. Nie mam listy gości. Mógłbym kogoś pominąć, ale bądźcie, tak, góra daje znaki, bądźcie powitani, pozdrowieni. W tej Eucharystii polecam wszystkich druhów, druhny strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszynie, tych, którzy już odeszli na tą służbę do Pana, którzy byli założycielami tej jednostki, tych, którzy ją tworzyli, przez lata służyli, jak i obecnych, was wszystkich tu zgromadzonych. Wypraszam Boże błogosławieństwo dla żyjących, a radość wieczną dla zmarłych, dla ich rodzin, dla bliskich. Byśmy mogli godnie sprawować tę Eucharystię. Przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy i zaniedbania.